Cześć, tutaj gracz niedzielny, a to jest kolejny odcinek przygód Benia w krainie Skyrim. Tak jest, no, zaczynamy wielką przygodę. Tym razem pierwsza wielka wyprawa do Czarny Głazu. Wyprawa zlecona przez Jarla Białej Grani. Musimy zdobyć tu tam jakąś tablicę, zaraz zobaczymy. Smoczy kamień. Tak. Cokolwiek by to nie było. No trudno, trudno w to uwierzyć. Cokolwiek by to nie było, musimy to zdobyć, także wyprawiamy się do Czarnego Głazu, a ponieważ jest to miejsce przez nas jeszcze nieodkryte, będziemy musieli iść tam z buta, także zapraszam was ze sobą. Myślę, że potowarzyszycie mi po drodze. Ja oczywiście chyba niespecjalnie chcę podróżować tam po nocy, w związku z tym zaczekam sobie do rana, powiedzmy do 7. Skyrim generalnie po nocy jest bardziej niebezpieczne. Ja na swoim niskim poziomie zaawansowania nie chciałbym paść od razu ofiarą jakiegoś dzikiego zwierza. No dobrze, szanowni państwo, Czarny Głaz jest tu. A więc najprawdopodobniej trzeba będzie jakoś powędrować tutaj po tej ścianie góry, żeby się tam dostać. No nic, biegnijmy, biegnijmy, nie ma co zwlekać. Tak jest, Huskarlu. Wyruszymy niezwłocznie. Co się dzieje? Przeciwko smokowi. Tak? Nie mogę wysłać nikogo innego. A nawet nie wiemy, gdzie jest ten smok. Twoim głównym zadaniem jest bycie na posterunku i ewakuacja ludzi, jeśli miasto zostanie zaatakowane. Nie spodziewam się, że we trójkę uda się wam pokonać smoka, ale macie robić, co do was należy. Oczywiście. Rzeczna puszcza będzie bezpieczna. Możesz na to liczyć. Ach. Czas ucieka. Rozumiem. Tutaj Irlidlet przygotowuje obronę rzecznej puszczy. No dobra, wydostańmy się z Białej Grani. Tutaj Benio będzie się przeprawiał w górę i myślę, że nie wiem, czy uda nam się dzisiaj zwiedzić Czarny Głaz. Zobaczymy, czy tylko będzie nas czekała droga. Chciałbym dzisiaj zwiedzić jednak to miejsce. Ludzie gdzieś tam? Na to wygląda. No to czeka nas niezła spinaczka. Są ruiny Czarnego Głazu. Jest kawał drogi. Więc zastanawiam się, czy nie powinniśmy... A ten co? A, dyma do tej rzecznej puszczy. No tak, chłopie, pilnuj się, spraw się tam dobrze. A nagroda ci nie minie. A ja tu już widzę podejście, chyba. Do Czarnego Głazu? Nie, zaraz. To nie ta góra, tylko kolejna. Tam? Tak, tam jest Czarny Głaz. Tak, tam. Oho. Co to za przeciwnicy? U? O, dobre. Słuchaj, psie. Za to, że mnie tak zaskoczył wrednie. Zostaniesz zgładzony. No i tyle by było tytułem skradania się. Taki ze mnie kaczdzik, jak z kociej dupy trąba. Tam z przodu coś się dzieje. Czterech przeciwników. Aha.
Bandyci. Dobra. Dwóch na jednego? Chyba źle trafiłem. Za dużo ich. Za dużo. Uff, ty dziadu. Ja ci dam z tym młotkiem na mnie. O, siły mi nie starczy. O kurcze, kurcze. Uciekajmy stąd. Oj, oj. Zgładzili mnie. Niestety. Za cienki jestem jeszcze na taką ilość bandziorów. Dobra. Wszystko w porządku. Kiedyś poszukiwanie. Powtórka z rozrywki. Znowu będę się strażnikiem biegnącym do białej grani. Ach, te początki w Skyrim, już nie pamiętam jak to było nawet. Dobra, tym razem skrótem, już nie będę biegł ścieżką. Tylko chycnę sobie tu z murów miejskich. I będę musiał jakoś tych bandziorów wyminąć. Sprytnie zresztą, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Zobaczymy. Wołk. Muszę się tu jakieś sprytnie rozglądać. I tak pewnie to wilczysko mnie zaskoczy. Oho, łosie. Ty się tutaj, Beniu, dobrze rozglądaj, bo... Będziesz miał problem znowu z bandziorami. Ojejku, jakiś krab. O, więcej krabów. Krab błotniak. Tędy? Do czarnego głazu, przepraszam bardzo. Pocałunek sekundy odkryto. To leży giganta chyba? No jasne. Jest i sam gigant. Oczywiście z gigantem jak najbardziej też nie chcę zaczynać. Jest tu szansa się gdzieś wspiąć pod górę? No, chyba jest. Zobaczmy, jakaś ścieżynka tu wjedzie ku górze. Uj! Jest wilczysko, które mnie tutaj... Ach, tak też myślałem, że w końcu coś mi będzie chciało dopaść. Dobra. Stroma ta ścieżka, ciekawe czy dam radę podejść. Na razie Kadzi dzielnie się wspina, ale jak to kucisko, powinien sobie dać radę z takimi stromiznami. W końcu nawet powinien potrafić łazić po drzewach.
że mnie gdzieś ścieżka zwiodła. Tak jest. Już bym zboczył ze szlaku. Już i rzeczony czarny głaz jest, już go widzę. Ha, ha, ha. Nie będzie prostym pewnie się dostać. Co mnie tu czeka? Z tego co pamiętam, jacyś bandyci. Jest czarny głaz, odkryto. No, skradajmy się. Co by w porę odkryć niebezpieczeństwo. A, jest bandzior. Jednak odkrył mnie. Dobra. Jeden pokonany. Tam strzelający z łuku z kolei. Chodź, 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 chodź. Oj. Chodźże tutaj, chodź. Uj, o ci dam postrzelać do mnie. No dobra. Ta bandycka. Ta zbroja mi się zupełnie nie podoba. Dlatego jej brać nie będę, mimo że na pewno jest lekka. Aha. Już ktoś mnie wykrył. Jest, jest strzelający z łuku. Będę biegł do niego zygzakami, nie poddam się tak łatwo. Schował się. Właśnie wszedłem mu z linii strzału. Ktoś chudo mizernie wyglądał. Dlatego szybko poszło. Nikt mnie tutaj nie ma zamiaru zaskoczyć. Może się będę skradał cały czas, szybciej pójdzie zdobyć jakiegoś konkretnego poziomu w skradaniu się. Okej, okay, wygląda na to, że dotarłem do wejścia do czarnego głazu. I tu chyba już nikogo nie ma. Całe to plugastwo, które tu było, wytłukłem. Także zagłębiam się w czeluście świątyni w czarnym głazie. Czarny głazie, nie w czarnym, a czarny głazie. Tam widzę kolejnych zbirów.
Zobaczymy, czy strzała tam doleci w ogóle. Dobra. Dobra, udało się strzelanie z łuku. Ślizgacze. Pozyskajmy. Części ich ciała przydadzą się albo na sprzedaż, albo do tego, żeby jest to zjeść po prostu. Łuk myśliwski. Lepszy niż mój. Przyjrzyjmy się temu łukowi myśliwskiemu przede wszystkim. Długi łuk. Jest cięższy, ale jest, zadaje więcej obrażeń. Także dajmy go do ulubionych. Tego wyjmę z ulubionych. I załóżmy ten łuk. Dobra. Tamten pójdzie na sprzedaż, zobaczcie. Ten ma okute końcówki, także pewnie lepiej można go napiąć. Tutaj bandziory się rozprawiały ze ślizgaczami. I to jest pokosie tej rozprawy. Strzałę. Nie mogę zapomnieć i zabrać. Okej. Okay. Żelaznego miecza na razie brać nie będę. Tu jeszcze któryś poległ. Jest któryś drugi, który tu poległ? Nie, ale jest kufer. Myślę, że da radę otworzyć. No pięknie. Jak na sam początek 49 sztuk złota. I 144 już są. Bardzo dobrze, dostatecznie. Wyposażę się w tą tarczę. Okej. Od razu też ją dodam do ulubionych. Tarcze raczej raczej będą... O kurczę, łuk. Tarcze, tak jak mówię, będą w strojach. Dobra. No nic, zapuszczajmy się dalej. Oho. Czuję, że będzie spotkanie z pajęczakami. Te pajęczyny nie wróżą zbyt dobrze. Dobra, ale słuchajcie, ja miałem jeszcze awans, także od razu sobie awansuję oczywiście w zdrowie. Pierwsze, co będę robił. Broń dwuręczna, ucznictwo, lekki pancerz, skradanie. 26 poziom. Niewykrywalność. Dobra. Zainwestowane. Tą cechę przede wszystkim będę u siebie rozwijał. Dobra, mikstura pomniejszego uzdrowienia zdobyta. Super. Kolejna urna pogrzebowa, zobaczmy. Pusta. A w tej coś będzie? Też pusta.
Coś tu dmuchnęło. Na razie tylko ślizgacze, które zostały zabite przez bandziorów penetrujących świątynię Czarny Głazu. Podejrzanie cicho, prawda? Bardzo cicho. To może być cisza przed burzą. Na razie dość gładko idzie, ale to może się za moment zmienić. Oj. Zginął. Padł jak długi, a to z jakiego powodu? Coś w las? Bardzo możliwe, że jakąś pułapkę w las. Chyba pociągnął za tą dźwignię i to było dla niego zabójcze. Ja muszę tu odpowiednio te znaki z tego, co pamiętam, ustawić. A ich kolejność, klucz do nich jest tutaj na górze. Ryba, wąż. Wąż. Od czego zacząć? No powiedzmy, ustawimy to w tej kolejności. Wąż. Wąż. Ryba. Czy tam delfin? Jak zwał, tak zwał. No i spróbujmy. O, udało się. Super. Wow. Coś puknęło, coś dupnęło. Złodziej. Przeczytajmy. Kradzież wzrosła ta do 21 poziomu. A weźmiemy też na sprzedaż tą książeczkę. 60 niewki dmuchał. Pusta. He. Czemu ja nie czytam, że one są puste? Okej. Mam wrażenie, że czegoś zapomniałem, ale o tym się przekonam już w kolejnym odcinku. Tam na dół sobie już zejdziemy w następnej części przygód Benia. Także na razie dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Dziękuję wszystkim tym, którzy dotrwali do tego momentu rozgrywki, do tego momentu filmu. Dzięki serdeczne. Pozdrawiam. Cześć i czołem.